żyje. Powrócił. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Livera, modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać, tak też wyglądają zadania. No i dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie ostatnim odcinkiem w pierwszym rozdziale, no bo całą mapę praktycznie przeczesałem. Nie za bardzo mam już co tutaj robić, bo potwory są silniejsze niż moja postać, więc będę musiał wykonywać kolejne zadania, żeby tutaj cokolwiek ruszyć jeszcze. Ja jestem przy wykopaliskach, no bo tutaj mogę ten posąg Inosa oczywiście. Mogę się do niego pomodlić. 300 sztuk złota. Daj mi władzę. Tak, jest zręczność plus jeden. Cudowna sprawa, cudowna sprawa. Dobra, no to teraz chodźmy i udamy się właśnie na wykopaliska. Czemu się udamy, skoro tam są golemy? No bo i faktycznie mam tą jedną broń drzewcową, która zadaje obrażenia obuchowe. Obrażenia obuchowe sprawiają ból golemom, więc jestem w stanie to robić. Czyli bić golema tak, żeby puchło i żeby on płakał. Ach, pięknie płakał. Co? Ej, moment, tutaj coś było. To jest jakieś jabłko? Tak mi się wydaje, że tutaj... Szedłem tędy, to wydawało mi się, że jest. O, faktycznie jest. Dobra, to sakiewka. Cały czas nie mogę jej zdzierżyć, ale też tutaj było... O, coś tutaj będzie trzeba zgarnąć. Dobra, to ja też będę biegał. Pewnie w przyszłym materiale to zrobimy, który będzie właśnie wstępem do kolejnego rozdziału. Dobra, jesteśmy już tutaj. Proszę bardzo, to jest buława. Obuchy 130, wymagana siła jest ok, natomiast spada mi tutaj od razu HP. No bo nie ukrywajmy, to tarcza mi dostarcza tak mocne HP. Moi drodzy, dostaję w papę, porządną papę od niego, no ale cóż zrobić. Chodź tu. Dziwne tylko, że... O! Tej belki nie widziałem. Proszę bardzo, zgarniamy wszystko, co tutaj mamy. Miecz, mikstura, kiepski tasak. Co to za miecz? Słaby. Ale skórzany mieszek, już cacy. Dobra, zamiast buławy oczywiście, długi miecz i tarcza. I lecimy dalej. A nie, przepraszam, tu są kolejne chyba. Więc może jednak ta buława to nie jest najgorszy pomysł. Któryś z panów się obudzi? Pany, panie! Tu jestem. Wow. No chodź tu. Dawaj, dawaj. Nie mamy całego dnia. Musisz podejść bliżej. Praktycznie musisz mnie zaatakować, nie? No, jeszcze. On się uzdrowił. No dawaj. Uff. Nie powiem, nie powiem. Nie było wcale tak łatwo i przyjemnie, jak myślałem. I nie jest tak łatwo i przyjemnie.
O, tego złapaliśmy w pułapce. Uuu, stary, ale żeś wpadł. Wow, wow. Sorry. Mamy to. Dobra, tam coś czuję, że go nie będzie. Dobra, mogliście słyszeć taki ucięty. To powinien być normalnie pełzacz. Taki ucięty krzyk, no bo zapisywałem grę, no nie będę ściemniał, save był. No, ale tutaj już pięknie. O, to jest walka tarczą, no właśnie, to jest piękna. Piękna tutaj animacja, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, poszedł pełzacz do... No dawaj stary, weź tutaj, no pokaż jaki jesteś. Tak jest, kozaczek, dobra, elegancko. Super, udaje mi się tutaj to wszystko ogarniać, to się cieszę z tego powodu, no bo nie ukrywam, że... Myślałem o zakończeniu tego odcinka, bo mi nie szło. Więc, a to była duża motywacja, jak jednak nie idzie, no to jest duża motywacja, żeby dalej jednak nie ciągnąć pierwszego rozdziału. Moi drodzy, to jest wtedy duża po prostu, no demotywacja, żeby nie ciągnąć pierwszego rozdziału, no na razie mi idzie. Tutaj od razu wam pokażę, że no zobaczyłem. To jest kamienny golem i najważniejsze, nie dać mu stać, nie? Nie dać mu stać, to coś z tego będzie. Dobra. I tam widzę pełzacza, więc pyk, dobry miecz, ta zużyta tarcza, ale to jest dobra zużyta tarcza. Tak jest. Dobra. Rozumiem, że tu w sarkofagu coś jest. No, tylko super. Ile ja mam tego dźwigu? 68 na 72. I tu jest chyba... To jest chyba to, co mogliśmy zrobić i nie ucierpieć, więc... Trzeba po prostu udać się, zostawić Fanty, no i wrócić tutaj, no bo innego sposobu nie widzę. Z racji, że jesteśmy bardzo blisko miasta, no to jest duży plus, bo kurde, są tu przecież tutaj teleporty, więc ja się teleportuję, no i słyszymy się za chwilę. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. O, moi drodzy, punkty trafy mi wpadły, plus jeden, bardzo się z tego powodu cieszę. Hakonie, tutaj chcę, tak, opchnąć ci Fanty, przecież ptasak. Miecz też chcę ci opnąć, zardzewiały krótki miecz. Zamienię tą buławę z łańcuchem, zamiast tej buławy, ta jest lepsza, nie? Więc tą będę nosił. No ja idę odłożyć resztę Fantów, bardzo się cieszę z tego jednego punkcika. Pewnie zaraz będziemy musieli się też uzdrowić i coś zjeść, bo widzę, że padam po prostu. No a potem pójdziemy za farmę Onara, bo tam też no, są szkielety, które chciałbym pokonać. No i moi drodzy, proszę bardzo, wróciliśmy do tej jaskini. Znowu jestem głodny, co jest słabe. Byłem już u Watrasa, się uzdrowiłem. No ale co by tutaj nie było, ten sarkofag trzeba po prostu wyczyścić z wszelkich dóbr. Proszę bardzo, skórzane mieszki, och, srebrne naczynia, wszystko trzeba. I spróbujemy się z tymi jeszcze ognistymi jaszczurami, wydaje mi się, że warto by było. Dobra, tutaj jeszcze pięknie, pięknie, srebrny pierścień, mamy wszystko. Mamy kiepski miecz, to kiepski miecz. Skórzany mieszek oczywiście otwieramy. Pierścień znaleziono i kolejny skórzany mieszek. Co to za pierścień? Nietykalny... Wow! To jest lepszy niż... Wow! I skórzany mieszek. No to ja rozumiem. No to ja... Uhuhu, dziękuję, dziękuję. Tak się właśnie tutaj szanuje eksploratorów. Tak jest, dzięki. On tutaj był kiedyś, pamiętam, ale zawsze cieszy. Nowe podejście, w tyle modyfikacji ogrywam, że dawno mnie w Korinis, normalnym Korinis nie było, no bo oczywiście z Rolandem jestem, ale hello. To jest jednak troszkę inny mod i trochę inaczej to wygląda. Dobra, tu są ogniste jaszczury. Zielonego pojęcia nie mam, jak sobie będę z nimi radził. Spróbujemy z jednym, czy da radę się cofać i atakować. Zobaczymy. Grę sobie zapisałem. Tak jest, chodź tu.
Dobra. Wow! 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 Dobra nasza! Ej, idzie! Idzie! No to jeszcze jednego! Ej, kurde! Ale chyba nie ma więcej tych ognistych. Tak jest. A jest. Wow, ho, ho, ho. Opa, to było to. Jak pięknie, dobra, można wszystko wyzbierać. O to chodziło, kurde. No nie, no to, ale jest podjarka, złapałem podjarkę. Podjarkę złapałem, opór złapałem podjarkę. Czy coś tu jeszcze tutaj zostało? No coś zostało niby. Tu jeszcze gdzieś są jakieś niby te rośliny, no ale to trzeba by było, o, przejść dokładnie, poczyścić, pozbierać, gdzie nie, gdzie trzeba próbować wchodzić te tekstury, to jest niestety paskudna sprawa, no ale, no ja to postaram się pozbierać, oczywiście, poza nagraniami, żeby też nagrać tutaj, nie. Okej, kufer, można spróbować go otworzyć, nie? Kodu nie znam, ale, moi drodzy, prawo, lewo, lewo, prawo i lewo, mamy otwarte. Strzała, złoto i ametyst. Super. Czy przepraszam bardzo, tutaj kiedyś nie było otworkowej zguby czy czegoś? Bo mi się wydaje, że była. Ale może się mylę. Chociaż wydaje mi się, że się nie mylę. I była. No ale ktoś oszukał. Chyba, że ja się mylę. No możliwe to też jest. Niewykluczone. Stara kamienna tablica. Ok, i kolejna skrzynka. No kot nie jest taki sam. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tak sobie wymyślili. Pierścień ognia i ryba. Dziękuję bardzo. Te rybki to spoko, to zawsze potem sobie można pójść i tą zupę rybną zrobić. No ale nic więcej, nie? Dobra, podjarałem się. To muszę przyznać, więc teraz spróbujemy z tym cieniostworem. Okej, moi drodzy, widzę, że tutaj głodny się zrobiłem, więc trzeba coś zjeść. Smażone mięso to jest okej, bo zbieram, jak jest smażone, to próbujemy. Sprawdźmy, czy się uda tutaj z tym cieniostworem. Jezus Maria, to nie ma szans w ogóle. Ale mnie ma na strzała. Nie. No i moi drodzy, wprawdzie cieniostwora się pokonać nie udało, natomiast tutaj przy rzece, widzicie, na tym zakręcie, idąc do klasztoru, proszę bardzo, jeszcze mikstury i skórzane mieszki trafiłem, proszę bardzo, to mikstura, skórzany mieszek oczywiście zgarniam, 50 sztuk złota, to jest zawsze coś. Co możemy zrobić? A no, wydaje mi się, że w tej sytuacji nic innego, jak zaraz znowu mi się będzie jeść chciało. Ale to jest słabizna. Natomiast możemy się udać za farmę Onara, bo bardzo chętnie poszedłbym na ten cmentarz i spróbował pokonać potwory, które tam grasują. A przy okazji ile mam? 1800. Ej, możemy skoczyć do Sagity, kupić ten przepis na kompot, nie? Wydaje mi się, że to jest niegłupi pomysł. Fakt, że boli mnie powoli sen, by się przydało przespać, no ale nie mam jak tego zrobić, więc... Ała, no i z... Tutaj, o, tutaj jeszcze są, proszę bardzo, itemy. I też jakby nie jestem w stanie pokonywać wargów, więc to też jest problem. Wargi, cieniostwory to są i orkowie to są stworzenia ponad moją miarę. Chociaż z orkiem bym spróbował się sam na sam. Siema, Sagita. Dobra, co możesz mi zaoferować? No właśnie to. To jest tak, przywraca 20% energii życiowej i premia punktów plus 1. Spoko, biorę. 2, 3, o! I jeszcze co my tu mamy? Uzdrawiający wywar z leśnych jagód. Przepis. Super, też wezmę. 300, no stać mnie jeszcze na jedną tak naprawdę. Jedną modlitwę do Inosa.
Uzdrawiając, musisz mieć 10 leśnych jagód i butelkę wody. Gotować dokładnie mieszając. Super sprawa, ej. Popsute miejsca specjalne to nie, ale powinno być coś takiego jak nauka, nie wiem. Preparowanie, nauka w Korinis. No nie wiem, czy tutaj gdzieś dostałem coś takiego? Nie dostałem wpisu. Gotowanie powinno być, ale nie ma. Ciekawe, miejsca specjalne? Nie. Nauka świecie, preparowanie zwierząt? To też nie. Nauka w Korinis? Nie. Szukający ognik? Też nie. Nauka? To też nie. Jakby widzicie, nie mam tego wpisanego, no ale potrafię, nie? Górnictwo, skradanie, włamywanie, tutaj nic takiego nie ma, jak gotowanie. No ale spoko, dzięki temu też, że kupiłem sobie ten wywar, faktycznie 20% energii życiowej będę mógł sobie przywrócić, no ale to nie sprawi, że nie będę głodny. No ale cóż, przynajmniej zawsze te 20% będzie można odzyskać, no i liczę na to, że to premie plus 1. O! Jeszcze teraz dostałem premię punktów trafień. Dobra, na około, bo te bargi mnie tu bardzo niepokoją, wydaje mi się, że dobrze by było skoczyć na farmę Onara, za farmę Onara pobiec jakoś, no i tam się chyba spotkać, więc krótkie cięcie. No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem do jeziorka. Jeziorka, które, do którego chciałem dotrzeć. To jest, już wam pokazuję gdzie, i ktoś tutaj jest, tutaj są gobliny. To jest jeziorko, proszę bardzo, za farmą Onara. Właśnie to największe. No i tutaj, proszę bardzo, już wybiłem trochę goblinów, bo wywabianie ich no trochę trwa. No i proszę bardzo, idziemy dalej. Chodźcie, smarki, chodźcie. Dawaj. Tak jest. Pięknie, pięknie. I jeszcze może byś coś zjadł, żeby nie być takim głodomorem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wybite. Wszystko co chciałem, to tutaj pokonałem. Kufer, zaraz go otworzymy. Też zobaczymy co tam jest. I co tu jest. Tu jest, ach, kiepski miecz półtoraręczny i żyła żelaza. Ten kiepski miecz. O! Jednoręczna. 10 więcej obrażeń i zasięgu. Wow, tak jest. Jest piękny, mój ty drogi bohaterze, jesteś piękny. Piękny jesteś, ale się cieszę. Miecz półtora ręczny. Tak. Mamy to i jeszcze kuferek. Moi drodzy, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Mamy 75 złota, 3 strzały. Gdyby nie ten miecz, który tu znalazłem, uznałbym, że gobliny pilnowały największego... O, tutaj jeszcze coś jest. No, stara moneta, proszę bardzo, srebrny pierścień, szczotka i jeszcze jak największego, no, syfu ever. Dobra, sztaba sztali, o to ciekawe. Dobra, moi drodzy, kot to lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Srebrny puchar, srebrny talerz, srebrny pierścień, 35 sztuk złota. No mam 500, no to już prawie, jeszcze te srebra posprzedajemy. Mamy halwora w dzielnicy portowej, więc on będzie od nas skupował, mam nadzieję, te wszystkie do... Ej, moment, bo tutaj się trochę pogubiłem, jak tu wychodzić. Tędy, tędy i... Ach! Takie małe wyjście zrobili, takie małe wyjście. No ale dobra, udaje nam się. No teraz bym spróbował z tymi szkieletami. Pojedynczo? Idzie, bo dwa już załatwiłem. O Jezu. O, teraz mi się pić chce, tak? No ale picia już nie mam za bardzo. Gin, 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 mięso smażone. Energii życiowej, głodu. Piwo, gin. Piwko. Specjalne piwo Koragona. Jedziemy. Punkty trafień plus 3 i mana plus 1. Super, w końcu trzeba było je wypić, nie? Nadarzyła się okazja, to wypiliśmy. Punkty trafień dzięki temu nam wskoczyły, mana skoczyła. Cudownie, cudowna sprawa. I tak 200 limitu, no to nie wykorzystam tyle many. Punktu życia mnie nikt nie uczy, to nie jest Odyseja. Więc no, jakoś tędy przejdziemy, nie? Dobra. Tu powinny być te tereny. Okej, dobra.
Tylko tak, pojedynczo trzeba wywabić, bo podwójnie nie damy rady. Chodźcie. Znaczy jeden chodź. I to najlepiej jakby ten słabszy najpierw. Cześć. One się tutaj potrafią blokować na tych tutaj płocie, więc to jest jakieś pocieszenie. Chodźcie, chodźcie. Całego dnia nie mam. Dwa? No nie. No właśnie, mówiłem o tym blokowaniu się. Dobra. Dobra, uciekamy. Trzeba zregenerować siły przed tym dużym. Dobra, nie biegnie. Spróbujmy. 20% przywraca. Plus 1 punkty trafień. Tak jest. I teraz póki łóżko jeszcze jest już na czerwono, ale jeszcze nie ma tragedii. Zapiszmy grę. I huzia na juzia! Rum coś z okrzoka! Wow! Udało się, zblokował się nawet. No nie sądziłem, że tak pięknie mi tutaj wyjdzie. Dziękuję panu za współpracę. Miło się z panem robi interesy. Cudnie. Mech cmentarny, proszę bardzo. Co to jest za jakieś... Chyba już to znalazłem wcześniej. Cudna sprawa. Proszę bardzo. I szeroki miecz, rdest polny. I co my tutaj mamy? Srebrne naczynie. Młot sprawiedliwości. A co to za dobro? Broń dwuręczna, wytrąca z równowagi, zasięg 120, siła 100, o Jezu. Długo nie będę w stanie tego nosić. Jeszcze długo, coś jeszcze tu jest? Obejść, bo warto. Już tutaj jakby nic nie ma. No to moi drodzy, ja robię krótkie cięcie, z racji, że jest 17, jestem przeciążony, spać mi się chce, do następnego dnia musimy poczekać, no i jeszcze wydaje mi się, że coś możemy spróbować, na pewno chciałbym jeszcze teraz z tym mieczem, może ruszyć znowu na cieniu stwora, no i na pewno to, co chciałbym zrobić, no to spróbować z jakimś orkiem się zmierzyć, zobaczymy jak mi wyjdzie, no i może te wargi, tam jest ta kotlina przy Corinie, więc też byśmy spróbowali, krótkie cięcie i widzę się z wami ponownie. Moi drodzy, jestem tutaj z wami ponownie, proszę bardzo, jestem w kotlince niedaleko miasta, jest następny dzień, a ja postanowiłem tutaj powalczyć z tymi wargami, oczywiście na odległość, tudzież żeby tej sobie krzywdy nie zrobić, nie? Oczywiście safe musi być. Ty, ten jest blisko. Wow, naprawdę blisko. By zaraz nie wskoczył tu. No z tej odległości to już Bezi musisz trafiać. Tak jest. Bełty idą jak po prostu woda. Ale mamy. Tak jest, trafiony.
No nie, no chyba tutaj jednak będziesz trafiał. Tak jest. No nie jest daleko. Tak jest, pięknie. I trafiony. Tak jest. Ależ wchodzi. O, za dwa. Tak jest. I za... Wow. Ale mocno zostaje. Za cztery... Wow. Kurde, tutaj trzeba znaleźć dobry punkt. Tak jest. Oh yeah. Cudo. Tak jest, pięknie, pięknie, wszystko się udało. Ależ cudownie, nie sądziłem, że aż tak ładnie się uda. Ale bardzo zadowolony z tego jestem. Znaczy, nie sądziłem, bo tutaj miałem kilka podejść, więc to nie jest, że to jest pierwsze podejście. No i jeszcze tego cieniostwora, bo tutaj chyba można coś z nim zrobić. Sposób jest taki, żeby się trochę poskradać tutaj. Dokładnie, po cichaczu. I proszę, idealnie cieniostwory się blokują na pniach. Idealnie się na pniach blokują. Dzięki temu też proszę, jak tu. No, normalnie nie jestem w stanie pokonać cieniostwora, jak ja mu obrażenia za 16 zadaję i to super ekstra mieczem, więc... Ale ma defa. No niesamowitego, muszę tutaj po prostu iść zdecydowanie w siłę, chociaż teraz zainwestuję, moi drodzy, w broń jednoręczną. Proszę bardzo. W broń jednoręczną zainwestuję, bo wydaje mi się, że to będzie niegłupi pomysł. Przede wszystkim... goblina jagoda. No i ten buława z łańcuchem jest... No kurde, lepsza ogólnie, ale to jest broń jednoręczna. Zasięg 80. Może to buławę? Zobaczymy, jak z tą buławą będziemy bili. Moi drodzy, musiałem wczytać grę, bo tutaj zrobiłem pewien błąd. No chodź. Okej. Dobra, tu mnie chyba nie dopadną. Na samej górze. Jeśli to dobrze rozegram, może uda mi się ubić kolejnych. Ale wlazły. Ale trafiam. Tak jest. Tak jest. Czyżby się okazało, że pięknie się tu udało rozegrać? Tylko muszę trafiać. Mało mam już bełtów. Tak jest. No, panowie. Zapraszam. Tak jest. Zaraz przejdziemy na strzały, jeśli nie pójdzie, ale w strzałach jestem słabszy. Mam słabszy łuk. Tak jest. Ktoś został trafiony. I jest jeden mniej. O, ten ma dużo. Tak jest. Tak jest. Udało się.
48, ale spadają mi bełty, a miałem powyżej 150 chyba. Tak, trafiony. I jeszcze ten. I jeszcze zraz. Jest! Zapiszmy grę. Warto zapisać, no bo to kurde jest. Wow. Dobra, jeden został. No to jeden to już luz. A spróbujmy się z jednym. Czy ja jestem w stanie z jednym powalczyć? Mogę coś zjeść, zupę rybną. I cześć stary. Mam buławę. Boisz się buławy? Wow, krytyczne. Wow, no dobra, jestem w stanie powalczyć, ale jestem w stanie, widzieliście w jaki sposób powalczyć. Muszę być idealnie ustawiony tutaj, to wtedy okej. To wtedy idzie, czyli pieniek. To jest game changer w tym modzie. Pieniek po prostu, nie? Dobra, i jeszcze ten wyciąg z owoców. A, bo jeszcze ten skórzany mieszek udało mi się ogarnąć. Wiecie skąd? No, z tych okolic, tych ruin. Północy skakałem, ale wyciągnąłem. Chodźcie, game changer! Szczury, no co to jest? Czasami jest łatwiej, czasami trudniej. O właśnie, widzicie? Zazwyczaj się udaje na raz, a tym razem się nie udało. Dobra, ale mogę sobie tutaj uzdrowić się tym cudownym wywarem. Przy okazji punkty traf... I może jeszcze raz, bo jeszcze mi brakuje. O, i jest full. Piękne. No jeszcze na koniec odcinka oczywiście pójdziemy do kapliczki i nosa się pomodlić. No bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Chodź. Tak jest. I z przyłożenia, proszę bardzo. Coś tu jeszcze jest? Zaraz zobaczymy. Stara kamienna tablica. Tu mi się wydaje, że gobliny, więc ja robię tak. Biegnę do kapliczki nosa, tam się spotkamy, potem biegnę do Watrasa się uzdrowić. Oj, punkty trafień plus jeden, a stwierdziłem, że jednak najpierw do Watrasa się uzdrowić. No bo w sumie po co mam biec do kapliczki nosa? Tam chcę tylko bonus zerwać, ale kurczę, miałem przez chwilę zwiechę. No ale dobra, ej, w sumie jak szybko biegnę, to dziwnie tak gra laguje mi. Nie mam pojęcia czemu, no ale laguje. Dobra, jestem u Watrasa, w Watrasie. Hej! Dawaj mi tutaj uzdrowienie. Możesz. Pierwsze dziennie jest gratis. No to widzimy się na dole przy tej jaskini. No i moi drodzy, pięknie wchodzimy do tej jaskini. Zaraz zobaczymy, co tu się znajduje. Oczywiście gobliny. (Śmiech)
Tak jest. Załatwione. Trochę złota wpadło. Dobra, lecimy dalej. Szczury. O, cię szczury wyjedne. Jeden przyleciał nawet. Tak jest. I chodź drugi. O, tam kretoszczury słyszę. Dobra, lecimy. Potem najwyżej Sagita będzie mnie uzdrawiać, nie? Tak jest. Normalnie bym je wyprowadzał pojedynczo, no ale w sumie stwierdziłem, że jak coś ma Sagita robić, to niech pracuje za darmo, przecież co ona w lesie sobie siedzi, tylko dobrze ma, dobra. Ciekawe, czy tutaj mi się uda. Dobra, moi drodzy, jestem ciekaw, czy uda mi się go w drzwiach zablokować. Już tutaj wchodziłem i on wtedy obchód sobie robi, więc mam nadzieję, że teraz coś innego będzie wymyślone. Chodź tu, stary. A jednak, dobra, ja może zmienię broń, bo w sumie ten miecz jest dłuższy, nie? Więc on jest lepszy do bicia się przez ściany. Ty, ziomek, tutaj jestem. To ja. Bez szans, widzimy się przy kaplicy. No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem. Posąg Inosa za 300. Co byś mi dał? Zręczność byś mi dał. Tak jest. I teraz nie wiem, czy przez to, że jestem strażnikiem, już nie dostanę many w ogóle, czy jednak po zręczności też będę dostawał manę, skoro jestem paladynem, mogę być, nie? No to powinienem. Punkty nauki 11. Ej, to jeszcze przeznaczę to na wojownika polepsze, czyli do koszar. Moi drodzy, docieramy do koszar i nauczymy się oczywiście tej broni jednoręcznej, tak? Mogę, mam 34 na spokojnie, mogę... Nie dostałeś jednego z naszych pancerzy? No to sobie taki załatw! No dostałem, tylko że jest gorszy, no, od tego co posiadam. Zacznijmy trening. I broń plus 5. Dziękuję bardzo. No i piękna sprawa, tak to wygląda. No mam tu buławę z łańcuchem, czy jest lepsza? No, zadaje więcej obrażeń, ale tutaj mam obrażenia ostrza, a niektórzy na obrażenia obuchowe są może lepsi, niektórzy gorsi, no cóż. Moi drodzy, za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Spróbujemy jeszcze w przyszłym materiale dobić 20 poziom. Who knows, może się gdzieś uda, no 39 broni jednoręcznej już robi z robotę. Tak wyglądają obecne zadania, no też mam lepszą broń, więc może ten czarny troll, kto wie. Tak wyglądają ostatnio zdobyte przedmioty, a tak też wygląda mapa. No i może jeszcze ciut uda się ją wyczyścić. Zobaczymy, popatrzymy, kto wie, może się coś uda. Słyszymy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć.